Witam w kolejnym podcaście. Dzień dobry, witam serdecznie. A dzisiaj w teorii o Orochimaru. W teorii. W praktyce zobaczymy, jak wyjdzie. Jak zwykle tak. Przygotowani na najwyższym poziomie przygotowania. Tak, no ja rewatchowałem 40 odcinków pierwszego Naruto już przez te 2-3 miesiące, więc ja co nieco wiem więcej, a bez tego miałbym słabiej. No to... Bo gadaliśmy z Nekonem, w ogóle tak przy okazji gdzieś tam się ten pojawiał temat Orochimaru w podcastach. I on go bardzo lubił, a ja tak słabo go pamiętałem, bo bardziej go pamiętałem z Shippudena niż z pierwszego Naruto, a się okazuje, że to kurde, to dobra postać. Ale ty bardzo chciałaś o nim temat, więc zaczynaj. Znaczy, nie wiem, czy bardzo chciałam, w sensie z tych tematów, które mieliśmy, po prostu wydawał mi się dość ciekawy, no nie? Bo Orochimaru, no to jest taki pierwszy antagonista z krwi i kości, jakiego w sumie poznajemy. Znaczy, no Zabuza jeszcze był, no nie? Ale taki na dłuższą metę, no to ten Orochimaru się jako pierwszy pojawia w tym Naruto. No i rzeczywiście jest takim antagonistą 100%, jak dla mnie, nie? W sensie przynajmniej przez pierwszą serię, bo potem w drugiej serii to się już różne dziwne rzeczy dzieją w jego zachowaniach. Ale w tej pierwszej serii, no to rzeczywiście... jest taką postacią, która dużo zamieszania wprowadza i się zaczyna robić ciekawie, jak on się pojawia tam na początku. I też dużo jakby... Orochimaru jakby jest postacią, która wprowadza dużo rzeczy, które potem się ciągną. Jego już jakby nie ma w niektórych rzeczach, które on wprowadził, ale te rzeczy się ciągną. Tam przykładowo, tak, wiesz, jest Edo Tensei, albo nawet teraz, jak... masz to Boruto i w tym Boruto jest ta nieśmiertelność tych Otsutsuki. Ty chyba nie jesteś aż... nie wiem, na ile tobie widzowie spoilerują Boruto. Nie wiem, na ile to wiesz. No nic ale nie wiem. No to ci zaspoileruję, wam widzowie też. No, dawaj. No bo Orochimaru jakby tą swoją techniką nieśmiertelności, no nie? Że on się jakby może z ciała do ciała przenieść i on jakby, wiesz, żyje sobie na luzie dalej. No i jakby na tej samej zasadzie prawie działa teraz ta karma w Boruto z Otsutsuki, nie? Także jakby pojawienie się Orochimaru i potem to, że ten Orochimaru znika, ale zostaje bardzo dużo wątków, które Orochimaru wprowadził, nie? Dlatego Orochimaru mi się wydaje bardzo ciekawą postacią. Ale... Sasuke, cała taka, no wszystko, nie? Nawet w pierwszym Naruto jest i czwórka dźwięku, to tam on prawie nie jest przy niej, nie? Ale tam istnieje, Kimimaro, ci wszyscy, no to w sumie pierwsza seria bardzo się ciągnie wątkiem Orochimaru. No i w ogóle... właśnie z tym Orochimaru... Z tym Orochimaru, no to jeszcze jest tak... To znaczy, ja w ogóle nie po kolei to będę mówić, ale tak mi akurat przyszedł raz do głowy. Dobrze. Ja bardzo długo, w sensie bardzo długo, to było dosłownie kilka odcinków przecież, jak Naruto wychodziło, ale ja miałam w głowie taką tezę, jak była walka, w sensie jak Sasuke jakby pokonał wtedy Orochimaru w Shippudenie, no nie? Jak go tam zapieczętował sobie, czy co to tam zrobił, to ja byłam... miałam gdzieś tam cień nadziei, że... wyjdzie taki plot twist, nie? Że tak naprawdę Orochimaru jednak przejął to ciało i to wyjdzie gdzieś tam na przykład w walce z Itachim czy coś takiego, nie? Ja żyłam nadzieją na taki plot twist, ale nie doczekałam się niestety. Tak. No, ja jakoś takich większych oczekiwań nie miałem co do niego, no bo ja oglądałem ten pierwszy Naruto za takiego dzieciaka i nie wiem, inaczej wszystko postrzegałem. Nie wiem, Garę też miałem takiego za obrzydliwego, bo on tam dosłownie miał takie obrzydliwe formy, Orochimaru też, ale dzisiaj jak oglądamy, to rzeczywiście jest obrzydliwe, ale to jest klimatyczne mocno, nie? Więc zajebista ta postać Orochimaru jest. Za każdym razem, jak wchodzi ta złowieszcza muzyka, ona też robi robotę potężną. No i w ogóle Orochimaru to straszny badass. Ja mówię o tym początku, tam do 40 odcinka, to... Ja ogółem Orochimaru nie traktuję jako gościa, który jest mega bardzo silny, nie? On bardzo dużo wie, ale jakoś taki mega mocno silny nie jest, moim zdaniem. Z tą różnicą, że jego po prostu się nie da za bardzo pokonać, nie? W sensie, no tak, możesz go to pokonać, ale nie zabijesz no po tak, prostu. Tak. No. I Orochimaru, jak oglądamy, to jest
chyba póki co najlepsza postać do tego 40 odcinka. Kurde, ja nie pamiętam, co się działo do 40 odcinka, ale to na razie jakby sam egzamin na razie, no nie? Do wątku teraz z egzaminem. Jest egzamin, początek, tak. Teraz jest, zaczynają się walki, ten etap przed głównymi tymi walkami. Te eliminacje. Na tej arenie. No. I w tym lesie śmierci, na przykład jak się spotkał z Sasuke i Sakurą, to tam jeszcze było te... Nie pamiętam, jak to się nazywało, Dead Instinct, czy coś takiego. Było coś takiego pierwszego Naruto, że oni się... Że żądza krwi była tak wielka, że paraliżowało przeciwników. Aha, i w ogóle tak, obrzydliwy dobra, no. był, tak. Albo jak mu ta skóra schodziła, albo jak Anko po prostu cisnął sobie słowami, do Kakashiego podszedł i się śmiał prosto mu w oczy, nie? Kakashi próbował zachować taką twarz, że... Nieważne, czy zginę, jak będzie trzeba, cię zabiję, a on tak na wywaleniu. Tak. Dobre, to fajny prank wziął. Właśnie jego tak w zasadzie wszystko bawiło, nie? On był taki, z jednej strony taki bezwzględny, a z drugiej strony jego po prostu bawiło to wszystko, bo on miał tak wysrane tak. tych ludzi, nie? W sensie on się czuł tak ponad nimi, że po prostu go bawiło, jak ktokolwiek chciał mu zagrozić w jakiś sposób, nie? No, i to jest właśnie... W nim jest to zarębiste strasznie, jeśli mówię o tej pierwszej serii, nie? I ja go tak prawdopodobnie, jakbyśmy nagrywali ten podcast przed tym rewatchem, to miałbym z tym problem, żeby to tak o nim dobrze mówić. No bo w Shippudenie jednak trochę się pozmieniało, nie? On się stał taki trochę bardziej pieskiem. Takim potulny mi chodzi, nie? Jakby nagle się stał słabszy, mam wrażenie. Mm-hmm. I od Sasuke, no właśnie, później ta choroba go dopadła i jeszcze dodatkowo Sasuke go poskładał, później Itachi go poskładał jednym ciosem, później mieliśmy jeszcze flashbacki, jak Itachi poskładał go jednym ciosem Kenjutsu, więc nagle się stał taki bardzo nieważny, mam wrażenie, nie? No tak, ale to akurat, wiesz, w Naruto norma, ale no tak naprawdę to był taki, wiesz, główny antagonista pierwszej serii, a w drugiej serii on się zaczął robić taki nijaki, nie? I ja odnoszę takie wrażenie, że to było na dokładnie takiej samej zasadzie, jak, wiesz, Sasuke jest najlepszym przyjacielem Naruto, więc Sasuke jednak znowu musi być dobry, a Orochimaru był najlepszym przyjacielem Jiraiya, więc też znowu trzeba go jakoś obrócić na tę dobrą stronę, nie? I dla mnie to szło w takim kierunku znaczy, bardzo mocno. Ogólnie kiedyś robiłem ciekawostki o nim i tam mówiłem, i w sumie chyba powtórzyłem to w tym remasterze ciekawostek, ale w końcu nie wiem, czy to jest do końca prawda. Było na Wiki na pewno było coś takiego, że Orochimaru to jest postać jak, kurde, chyba z Hunter x Hunter jakaś, że ona nie jest jednoznacznie dobra lub jak zła. Hisoka z Hunter x Hunter. Znaczy, to, że jest jako Hisoka, to tak, ale nie wiem, czy Hisoka był jednoznacznie dobry lub nie zły, bardzo. Nie? W sensie, no właśnie. Ale akurat moim zdaniem, jak chodzi o Orochimaru, to tak nie jest. To znaczy, ja wiem, o co ci chodzi, znaczy, że tam Kishimoto widzisz, niby to mówił gdzieś w jakimś wywiadzie, że on miał być taki chyba, ni dobry, ni zły, ale moim zdaniem no, totalnie tak nie zależy, w którym jest. Momencie spojrzysz, nie? Bo w pierwszej serii on 100% był zły. To no nie ma tak, w ogóle tak, ale w drugiej serii on, nie? Nawet jeżeli się zdarzyło, że powiedzmy zrobił coś, na, co wpłynęło dobrze na korzyść gdzieś tam wioski czy coś, to on jakby nie miał w tym dobrych intencji, że jakby on nie chciał tak. pomóc wiosce, no nie? Ja tylko wiem. On robił coś dla siebie i to przy okazji wychodziło gdzieś tam czasem przy okazji dobrze. Ale no to, że ktoś zrobi coś dobrego, to nie oznacza, że to jest dobra osoba, nie? Tak. Dlatego mi chodzi, że on jest na takim poziomie, to właśnie trochę jest dla mnie definicja. Także on nie jest jednoznacznie zły i dobry, on robi wszystko dla siebie, ale no efekt uboczny może być taki, że albo coś będzie dobrego, albo coś będzie złego, nie? I na takiej zasadzie myślę, że to jest taka postać no niejednoznaczna, nie? Tym bardziej, że to jest... Jeszcze do niego pasuje, to jest gość, który może być kobietą jak chce, albo wiesz, on jest, nawet gag był chyba gdzieś i w filmie Naruto, The Last bodajże, nie, w filmie Boruto chyba, tak, było, że Mitsuki go pytali, to Orochimaru jest twoim ojcem tak, czy no. matką i także wiesz, to jest takie, no to do niego bardzo pasuje, że nie wiadomo, czym, kim on jest troszeczkę, nie? I on może zrobić wszystko i nikogo to nie będzie za bardzo dziwić. On może teraz powiedzieć, dobra, to ja znowu idę niszczyć Konohę i wszyscy będą, no dobra,
No, ale jakby nie możemy sobie zdefiniować Orochimaru, ale za to na pewno możemy sobie zdefiniować jego cele i aspiracje życiowe, no nie? Że on jakby wszystko, co robi, to jest dążenie do tego, żeby zostać nieśmiertelnym i żeby opanować te wszystkie jutsu, jak najwięcej tych jutsu. No. No i robi to strasznie bezwzględnie tak naprawdę, bez takiego opamiętania, moim zdaniem. Z tym, że ze świadomością, że jest w stanie nauczyć się wszystkiego oprócz Kakkei Genkai, nie? I to wprowadza, jakby moim zdaniem, ta obsesja na punkcie tego Sharingana go strasznie, nie wiem, może nie strasznie, ale niszczyła go w jakimś stopniu. Tak, no. No bo. Ja mam z nim No, trochę no, no. problem akurat pod tym względem, bo wiesz, niby powiedziane było, że on chce właśnie Sasuke z Sharinganem, bo to było to geniusz i geny, nie? W sensie, więc będzie mniej pobierać czakry, jakie lepsze te umiejętności będą. No, ale no, w Naruto to trochę mało miało znaczenie. W sensie na dłuższą metę mam tu na myśli, że no, patrz Kakashi, nie? W pierwszym Naruto użył Sharingana zwykłego i leżał, o kulach chodził. W drugim Naruto na samym początku użył Kamui i masakra, ale później już sobie użył jak chciał tego, nie? Więc Orochimaru, czy dla niego to jest taki problem? Zdobyć Sharingana na pewno nie, bo hej, pomagał w Danzo na przykład w tym. Komórki Hashirama mógł Czym sobie pomagał wszczepić przecież Danzo? i już miał. No, oni współpracowali, bo wydaje się, że te Sharingany to przeszczepiał mu Orochimaru, nie przypadkiem? A to ja nie kojarzę czegoś takiego w ogóle. Ja nie mówię, że na pewno. Mi się tak zdaje. Ja w ogóle, widzowie, sorry, jak dzisiaj będzie brain dead totalny, ale ja mało spałem. Dobra, Nie widzowie, mogłem rzucamy tutaj spać. Biakugany znowu, nie? Tak, rzucałem Byakugan. O właśnie, zapomniałem, że to było. Ale dobra, fajnie, fajnie. Zdaje mi się, że na pewno oni współpracowali i eksperymenty były na nim robione. Chyba tam. Nie, dobra, nie chcę powiedzieć na pewno, ale z dużą prawdopodobnością jest to, że Danzo ma rękę z komórkami Hashirama dzięki właśnie Orochimaru. Czy Sharingan też? Nie powiem ci, czy na pewno, ale Okej, zdaje mi nie się, że mów. tak. Nie powiem ci. Do widzenia. No i to dla mnie trochę problem był, że no, Orochimaru na bank mógł sobie zdobyć te Sharingany jak chciał. No po masakrze klanu Uchiha, hej, to nie jest Nie, no żaden to problem, nie? właśnie jeżeli było rzeczywiście tak, że Orochimaru pomagał Danzo, no to w sumie dla mnie to jest nieco inne spojrzenie teraz, bo ja żyłam w świadomości, że jakby Orochimaru się uparł na tego Sasuke, bo jakby z Itachim wie, że nie da sobie rady, a innych Sharinganów nie ma jak pozyskać jakby, no nie, bo wszystkie są gdzieś tam No, pod ale pieczą to Danzo. nawet. Hej, zobacz, Shin Uchiha. To jest twór przecież Orochimaru. On miał. Nie był dobrym No. tworem, bądźmy szczerze, ale Sharinganów miał od ciulat, nie? Więcej niż Danzo chyba jeszcze. No, Więc. ale te Sharingany to były jakby prawdziwe Sharingany, czy to też były jakieś mutacje po prostu? Bo ja nie pamiętam. Nie pamiętam, to był początek Bo Boruto aż jeszcze. tak to Boruto, ja ha, tfu. wątpię, że w No. sumie tych Sharinganów by było aż tyle w sumie, ile było tych No Shino Uchiha tak, z tymi ale Sharinganami. to jest Orochimaru, nie? Ja myślę, że jak on by zdobył parę oczu, to mógłby sobie wyklonować ich ile chciał. Ale no, nie sądzę, by był to taki dla niego problem do pozyskania tego Sharingana jakoś strasznie. W sensie, no była masakra klanu Uchiha, mógł o niej nie wiedzieć. On, nie pamiętam, czy za czasów masakry był w wiosce? Wiesz co, Uff, no to chyba było. nie. Nie, Nie, wiem. on już był w Akatsuki wtedy, nie? On odchodził z wioski chyba parę lat wcześniej. No bo jak była masakra, no to Itachi doszedł do Akatsuki, a Orochimaru wtedy odchodził jakby z Akatsuki, nie? Więc musiał już być tam wcześniej w tym Akatsuki. A, czekaj, na pewno nie był, bo on przecież poszedł, uciekł z wioski, czy jak to nazwać, niedługo po tym, jak Minato został Hokage, a przecież masakra była kilka lat A, no później, tak, bo to chyba w więc ogóle na pewno. mniej więcej były tam takie powody tego, nie? Że on nie został wybrany na tego czwartego Hokage, tylko Minato został na niego wybrany. I się obraził, Tak. popatrzcie na. Znaczy, to jest, wiesz, takie oplucie. Miałeś być Hokage, ale nie masz woli ognia, a wola ognia to Ach, to wiesz, wola ognia to najważniejsze. jest najważniejsze na świecie. Ja robiłem odcinek, co by było, jakby Orochimaru został Hokage. Mogłoby być różnie, ale ten na pewno wprowadziłby sporo.
Znaczy, poprzez eksperymenty przypadkiem znowu mógłby zrobić coś dobrego dla wioski, jak na przykład rozwinąć jakbykolwiek medycynę i tak dalej, nie? Ale to znowu mogłoby wychodzić na to, że zrobię sobie z całej wioski korzeń i. Wiesz, jak ja sobie wyobrażam, jak ja sobie wyobrażam wioskę pod rządami Orochimaru. Oglądałeś może Króla Lwa? Widziałeś, jak wyglądała Lwia Ziemia, jak skaza nią rządził? Nie. Nie oglądałem. Szkoda. Co teraz? Ale nie, domyślam się, że mogłoby być tak, że ludzie by po prostu znikali, nie? A on by sobie robił, co chciał. Przypadkowo by ludzie znikali, a on gdzieś tam by sobie w podziemiach eksperymentował na wszystkich, albo nawet i nie w podziemiach. Tak. On by po prostu był nowym Transformersem, nie? Bo zbudowałby z siebie, zrobiłby z innych siebie milion Genkai w jednym człowieku. Taki ten miszmasz. No. Nie, ale szczerze moim zdaniem być może byłby jakiś postęp medycyny, gdyby Orochimaru miał takie możliwości jako Hokage, ale nic więcej dobrego by to nie wprowadziło. No ale nawet bez tego przecież on wprowadził, on zrobił sporo, nie? W sensie, bo nawet te przeszczepy dla Danzo i tak dalej, one jakby rozwinęły medycynę i... No w ogóle rozwinęły dość sporo pod tym kątem, mimo tego, że to wiesz, było, nie wiem, eksperymenty na dzieciach i tak dalej, no to finalnie, mimo tego, że to nie było etyczne, to coś tam dało, nie? Czy to dla niego, czy później też dla innych ewentualnie, bo nie wyobrażam sobie gościa, który sobie przychodzi losowy typo i robi jak Kabuto, że wstrzykuje sobie jakieś tam geny i nagle wszyscy mają jakieś genkai, nie ma problemu, elo, nic się nie stało, nie? A jednak oni to jakoś tam wykminili, przeliczyli, porobili eksperymenty na innych, to później zrobili na sobie i... Znaczy przynajmniej Kabuto i tyle, nie? Chociaż też w sumie jakby tak pomyśleć z drugiej strony, to niekoniecznie w wiosce też było tak moralnie, pomimo tego, że... Że tak. Orochimaru tym nie rządził, nie? Bo ja sobie właśnie tak teraz pomyślałam, że kurde, byłoby to strasznie niemoralne, gdyby Orochimaru robił takie rzeczy. Ale z drugiej strony, nie wiem, przyszedł mi na myśl na przykład, jak on się nazywał, Ibiki Morino, tak? Ten, co prowadził pierwszą część egzaminu, który z tego, co pamiętam, no to on się zajmował wyzyskiwaniem informacji z jakichś tam szpiegów i tak dalej. I robił to bardzo brutalnie, z tego, co wiem. Także do w sumie jak sobie tak pododaję niektóre rzeczy, no to w sumie w tej wiosce aż tak moralnie nie było, więc nie wiem, czy aż tak te rządy Orochimaru odstawały. Tylko, że było to bardzo mocno jakby takie podziemne, nie? To wszystko, co się działo takiego niemoralnego w wiosce, a być może przy Orochimaru to jednak by było bardziej publiczne. Oj, niekoniecznie. Ja bym powiedział, że to było na tym... No, jestem tak zmęczony, że nie wiem, co chcę powiedzieć. Znaczy, wiem, co chcę powiedzieć, ale nie pamiętam, jak się nawet mówi takie rzeczy. Także na porządku dziennym tego słowa szukałem. Więc hej, mam dla ciebie takie bardzo moralne rzeczy. Wioska dobra, wiecie, wola ognia, niech dzieci nie giną. Zróbmy egzamin na Chunin, na który możecie się wszyscy zabić. Nie ma żadnych zasad. Albo śmierć, albo poddanie się jest jedyną opcją. A na egzaminie w lesie śmierci, jak sama nazwa mówi... Co z tego, że się poddasz? Tak możesz umrzeć. Także, ale to w sumie też jest z takiej strony dość irracjonalne, że masz taką wioskę mgły, gdzie było, o Boże, jacy oni źli, bo w akademii się musieli zabijać, żeby z niej wyjść, a potem masz, wiesz, mija, nie wiem, rok, dwa lata od wyjścia z akademii w Konosze i też masz zabijanie się w lesie śmierci, więc... Tak. To jest takie, wiesz, nasza perspektywa jest najlepsza i tylko dobra, nie? Bo to się bardzo wyklucza moralnie, jeżeli o to chodzi, bo Hashirama, Tobirama założyli wioskę, żeby dzieci nie ginęły. I wiadomo, nie wiemy na jakim etapie się Tobirama zatrzymał, tworząc właśnie Akademię i tak dalej. Gdzie się skończyły jego zmiany. Zobacz, że właśnie ten egzamin na Junina to jest dosłownie definicja zabijania się dzieci nawzajem, nie? No tak. Żeby byli tylko lepsi. Wiesz, ale tylko, że to bardziej jest takie dobrowolne, bo nie musisz iść na ten egzamin, jak nie chcesz, nie? No to tak. Tyle tego plusa, czyli bierzesz to ryzyko, żeby dostać bardzo znaczącą rangę. Ale Naruto, no z drugiej rangi, strony nie wiem, wiesz, do akademii chyba też nie musiałeś iść, nie? Więc zabijanie się w nie, akademii. No, zobacz, to też Boruto, nie? Tam na początku był problem, że mało osób chciało być, czy nie, latami jakaś myszka.
Także to nie jest jakieś takie, że musisz to zrobić. To na pewno jest lepiej niż było, ale to nie znaczy, że teraz dzieci nie giną magicznie, nie? I to jest takie irracjonalne. No ale co zrobisz? Co zrobisz? Ale z drugiej strony to tak jakbyś, dlatego że bardzo szybko zaczynasz. No, ninja takich właśnie Anbu albo właśnie Juninii trochę bym porównał do wojska, nie? To tak jakbyś, czy wojska, czy właśnie jakichś służb specjalnych już Anbu, więc trochę tylko szybko zaczynasz w tym momencie, że masz 12 lat czy ileś, żeby dołączyć do takiego czegoś. Ej, właśnie Takie miałam rzeczy teraz dzieją takiego, się też w naszym świecie. odbiję od tematu całkowicie, sorry widzowie, ale ja miałam teraz takiego Dawaj. mindfucka, jak oglądałam chyba przedostatni albo ostatni odcinek Boruto i tam masz egzamin teraz na Junina, to są kanony, ale masz egzamin na Junina i biorą ci w nim udział trójka dzieciaków, która była z Boruto w klasie w Akademii, a teraz są Anbu i oni biorą udział w egzaminie na Junina. To jak jesteś Anbu, to jakby, to nie idzie jakoś po kolei z tymi rangami, jakby hej? Znaczy, Anbu to jest w ogóle odrębna trochę rzecz, nie? No, To nie musisz tak, być Joninem, możesz być Geninem w Anbu. ale jakby jak już masz tą rangę Anbu, to jeszcze sobie idziesz na egzamin na Junina, w sensie to jak kończysz Anbu, to potem spadasz na Genina z powrotem? To działa w tę stronę? A ja nie wiem, nie wiem, bo to wszystko w Naruto jest takie pogmatwane, No, że sorry, możemy masakra. wrócić do Orochimaru. Znaczy, no, nic się nie stało. O, właśnie, o Orochimaru gadaliśmy, pamiętacie, widzowie? Także, do Orochimaru, fajny gość, kończymy podcast. Nie no, mi się ogólnie podoba gościu pod tym względem, że no, on jest taki swój, nie? On, nie wiem, jakby jego motywy są no, dla nas ciężko zrozumiałe pod tym względem, że to nie możemy sobie zrobić tak, że siema, jestem Kowalski Jan i ja dzisiaj będę sobie robił eksperymenty, żeby być nieśmiertelnym i umieć wszystkie umiejętności, ale jest to jak najbardziej takie ciekawe i nie jakieś takie, nie wiem, nierealne pod względem, że ilu z nas prawdopodobnie by żyło, ej, a co bym zrobił? Żebym co bym zrobiła, jakbym żyła wiecznie, nie? Także jest to całkiem spoko motyw. Mi się ogólnie podoba coś takiego, taki motyw, że ja chcę mieć wszystko, ale no potrzebujesz na to czasu, wiadomo, nie? No tak, i właśnie Jak u się tam Orochimaru jest to o tyle zapatrujesz? spoko, że on rzeczywiście jakby całe swoje życie na to poświęcił, nie? I gdzieś tam się ukrywał po tych dziurach, szczelinach i się rzeczywiście po prostu uczył tego wszystkiego, a nie, że z dupy coś tam nagle zyskał, nie? Także u No. niego to jest naprawdę, niby z jednej strony jest, że tam, jak on jeszcze był w tej wiosce, no to, że był geniuszem i że jakby wszystko mu łatwo przychodziło, że nie musiał się dużo uczyć, ale no jednak potem on lata poświęcił na to, żeby się nauczyć tych wszystkich jutsu, no nie? I też ta No, a utrata tego czucia w rękach, co go zapieczętował trzeci Hokage, no to też to było dla niego tak naprawdę chyba najgorsze, co go mogło spotkać, nie? Że on już nie może tych kolejnych no, jutsu i się tutaj też uczyć. mam pewien problem, bo ja nagrywałem ostatni odcinek od Tsunade. Męczący był 22 minuty materiału i weź to montuj. 3 czy 4 dni na tym spędziłem. Już psychicznie wymiękałem, ale udało się. No i tam występował Orochimaru i to śmieszne. Nie oglądałem jeszcze, nie doszliśmy do tych odcinków, ale tak jak czytałem, to trochę bez sensu było w ogóle coś takiego, że on poszedł do tej Tsunade i mówi: tylko ty możesz wyleczyć moje ręce. Nie, babo, masz tydzień czasu na odpowiedź. A potem rozwinęła się walka, przegrali, uciekają, i on mówi: ja mam jeszcze jakieś inne sposoby na to, żeby nadal móc robić to, co robię, czyli chodziło o przejęcie czyjegoś ciała. I takie: what the fuck, to po co do niej przychodziłeś? Gościu. Ej, ale też w zasadzie to było jakoś na zasadzie, że Orochimaru tylko raz na jakiś czas może zmienić to ciało, czy coś takiego? Kojarzysz jakiś taki wątek? Bo Nie teraz, jak o wiem, tym co ile wspomniałeś, czasu, no. to zastanawia mnie, czy on jakby czekając na ciało Sasuke, nie mógł wcześniej pozyskać jakiegoś innego ciała, żeby mieć te ręce sprawne i dopiero za te kilka lat gdzieś tam próbować przejąć ciało Sasuke, Nie tylko wiem. on tkwił w tym swoim ciele połowicznie warzywa. Może i mógł co jakiś. Może i musiał czekać ileś czasu, no bo trochę bez sensu by było, jakby nie zrobił tego od razu, jak Sasek przyszedł do niego, nie? Tylko trenuje go, No. żeby przejąć jego ciało.
To brzmi jak przepis na bardzo zły pomysł, bo mógłbyś go przejąć i po prostu sam sobie ćwiczyć. No, no I sam fakt. byś sobie zrobił wszystko lepiej, mając lepszą wiedzę, i nie musiałbyś zdychać na łóżku i kaszląc, tam jakoś było coś takiego. Więc trochę bez sensu by to było, więc myślę, że co jakiś czas mógł tylko to zrobić, nie? Nie wiem co ile, nie pamiętam. Prawdopodobnie da się gdzieś znaleźć jakąś chociaż wskazówkę, Dobra, może za albo było 20 mówione. odcinków do tego dojdziesz, jak będziesz oglądał tą walkę z Tak, no trzecim to okiem. daj mi 2-3 lata i nagramy Dobrze, ponowny dobrze. podcast. No, tak to będzie wyglądać. Nie, ale myślę, że to jest coś na zasadzie, że trzeba poczekać, no, swoje odczekać, no bo no bez sensu by to było, jakby on mógł od razu przejść sobie, wziąć Saskę, jak do niego przyszedł, miał ile tam, 12-13 lat, no to hej, wezmę twoje ciało teraz i będę sobie ćwiczył, niż będę cię trenował, ja już ledwo zipię, ale przejmę twoje ciało, wcale, i on chyba wprost mu to mówił, czy coś takiego, czy jakby No, mam wrażenie, że Saskę wiedział, dobra, więc... trochę bez sensu, by to było rzeczywiście, to musiał być tam jakiś Tak... limit czasowy na to. Ale też w ogóle, jak wcześniej mówiłeś, że twoim zdaniem Orochimaru nie jest jakąś super najsilniejszą postacią, nie? To na No. przykład uważasz, że jak walczył z Naruto, który był tam, miał te cztery ogony chyba w trakcie tej No. walki, to że to był raczej, nie wiem, kwestia tego, że jakaś tam inteligencja bojowa jest okej, okay, czy po prostu był to łut szczęścia, że on sobie tam gdzieś dawał radę z tym, a na przykład Jiraiya czy Painowi szło różnie? Właśnie problem w tym, że ja średnio pamiętam tą A. walkę. Ja pamiętam na pewno tylko tą scenę, że on dostał chyba w pierdziel i po prostu z buzi wyszedł mu nowy Orochimaru, jak to bywało nieraz. Nie pamiętam, jakie on problemy miał z tym. Szczerze mówiąc, bardzo słabo pamiętam tą walkę, bo ja to był chyba jeszcze ten moment, gdzie ja oglądałem Naruto. To jeszcze nie były na bieżąco, oglądałem po 20 odcinków dziennie i mam. Po prostu mgły gdzieniegdzie w niektórych arkach. Wiem, że taka walka była, wiem, że tam na moście nawet zniszczył go, ale tak średnio bym ci powiedział, co tam się wydarzyło. Ale on chyba finalnie nie wygrał, nie? Trochę dostał w pierdziel od tego No Naruto też, czy nie? tak. Znaczy, ja ci też tego nie No. streszczę, bo też aż tak tego nie pamiętam. A z tego co No. kojarzę, to szło mu na przykład lepiej niż Jiraiya. Jak Jiraiya walczył z Naruto też z tymi czterema Ale ja nie ogonami. mówię, że on jest słabszy od Jiraiya, No, nie? W no. sensie, myślę, że Orochimaru by naklepał Jiraiya, tylko że na przykład miałby problem z Tsunade, co jest śmieszne, bo Tsunade pod względem mocy to ona jest w ogóle kocur bardzo, nie? Wiesz, jak ona sobie odpali sobie Soda Seisei, odpali sobie Byakugou no In, i lecimy, nie? I co ci taki Orochimaru zrobi? Ona by go sklepała dwoma ciosami dosłownie, ale problem w tym, że znowu Orochimaru po prostu sobie nie umrze, nie? Tylko No tak. pokonasz go, ale on sobie wróci za jakiś czas i do widzenia. Więc pod tym względem patrzę. Ja pamiętam na pewno, że w tej walce z Naruto to Yamato musiał go uspokajać, w sensie te cztery ogony już. Tak. Więc skoro tak legalnie mógł sobie podejść i powiedzieć, hej, ja cię uspokoję, no to widocznie walka była na takim etapie, że Orochimaru i tak nie mógł im zagrozić. Więc domyślam się, że on po prostu z nim przegrał, nie? Z No Naruto tak. jakby i sobie poszedł. Więc no ja nie mówię, że on jest bardzo słaby, tylko że po nim tak jakoś tak bardzo tej mocy nie widać, nie? No to jakie on miał walki, szczerze mówiąc? On zazwyczaj widzimy go, jak on rekrutuje dwunastolatków i to zazwyczaj w ten sam sposób, czyli siema, jesteś biedny, nikt cię nie szanuje, Siema, ja tutaj ugryzę cię w przybywam, szyję. dzień dobry. Jak oglądaliśmy egzamin na Chunina, właśnie zapisujemy sobie rzeczy do kolejnego ocenia arków. Spoiler, tam był ten Zaku cały. I jego historia była dokładnie taka sama praktycznie, ale bez sensu zdania, ale była praktycznie taka sama jak na przykład historia Haku, tylko że osoby się podmieniły, czyli przychodzi Orochimaru, czyli tam Zabuza, do Zaku, czyli tam do Haku, w ogóle imiona nawet podobne, więc o, jestem biedny, siema, dam ci moc, elo, chodź ze mną. I tak samo było z Karin, Karin i też tak tak samo właśnie było, no. było praktycznie z każdym, on rekrutował tych dzieciaków za każdym razem tak samo, nie? Orochimaru w ogóle nie miał za bardzo walk, w sensie no miał z tym trzecim Hokage, ale to głównie walczyło Edo Tensei znowu, nie? Głównie walczył pierwszy i drugi Hokage z trzecim Hokage.
No tak, ale to jednak było jego jutsu, nie? Tak, Które nie, no to opanował. tak. Wiesz, jak on, bo tutaj trzeba mieć na uwadze, że jak ja mówię, że na przykład Orochimaru jest słabszy od Tsunade, to nie mam tu na myśli tego, że on by z nią w żaden sposób nie wygrał, no bo chodzi mi o to, że jak weźmiecie te dwie postacie, wrzucicie w losowym momencie, one nie wiedzą, że będą ze sobą walczyć, ale muszą ze sobą walczyć, no to tam nie ma za bardzo momentu na przygotowanie się, wiecie, Edo Tensei odpalenie, to musi zrobić dużo wcześniej, bo jak się przygotuje i on sobie wskrzesi 100 osób, no to co Tsunade zrobi, szczerze mówiąc, nie? Jakby sobie wskrzesił takich koksów totalnych. No. Ale ten, mi chodzi, że jakby miał walczyć takimi swoimi umiejętnościami, nie? No to tak to wygląda. No, też napsuł krwi trzeciemu, wiadomo. I nawet było coś takiego powiedziane, pamiętam w ciekawostkach robiłem, że Hiruzen stwierdził, że nie ma silnych na Orochimaru, w sensie nie ma nikogo na tym świecie, prócz Minato, który już nie żył, kto byłby go w stanie pokonać, nie? Co było trochę bez sensu z perspektywy czasu, nie? Bo na pewno były silniejsze osoby, ale no, w tamtym momencie było coś takiego powiedziane, że o, to jest taki kozak, że nikt go nie pokona, nie? Dla mnie naprawdę to, że Orochimaru dalej jest w tej historii, jest totalnie bez sensu, bo on teraz to jest jeszcze gorzej niż w Shippudenie, jak się zaczął właśnie robić taki potulny, to teraz jest jeszcze gorzej i naprawdę Ja pamiętam trochę, no. takie postacie to moim zdaniem lepiej jakby one już zniknęły całkiem niż takie szmacić, nie? Serio. No, to szkoda, no bo ten Orochimaru był jako antagonista był przezajebisty, nie? I na przykład ludzie bardzo często mówią, że na przykład Gaara jako antagonista też był 10 razy lepszą postacią i to, że jest dobry, jest średnie, ale akurat mi w tym przypadku to nie przeszkadza. W przypadku Gary, że on jest taki już milutki, nie? W sensie szczerze, Jakby lubię Gary. dla mnie Gaara też się trochę zrobił taki nijaki. W sensie za duży kontrast może jest między tym, jaki on Tak, był, a jaki tak, on tak. jest. I przez to, że się zrobił aż Trochę taki szybko duży się stało. kontrast i właśnie, że to się tak stało szybko, to przez to dla mnie on się zrobił trochę taki bez charakteru, tak naprawdę. Tak, on jest taki. Kurde, o, śmieli się, że o, jest sobie Sai, który nie ma uczuć, jest taki nijaki, ale Gara jest dosłownie taki sam, Tak, mam tylko że u wrażenie. Saja to jakby, wiesz, masz to uargumentowane Tak, i tak, tak. jakby jest cała historia pociągnięta za tym, no nie? Dlaczego on taki jest? A jakby Gaara się taki zrobił, bo Naruto go pokonał wtedy. No, i ciekawe jest to, że on, znaczy. Jakoś, znaczy nie ma tak, że jakoś bardzo, bardzo, bardzo lubię Garę. Na pewno jest dla mnie spoko postacią, ale ten stonowany też mi się podoba, nie? W sensie takim, że on sobie rzadko zobaczy, że Gara się uśmiecha. No. No to coś tam płakać płakał, widać było na pewno. A on jest Znaczy, dla mnie taki, Gaara też też jest jest trochę spoko, nie? badassowy. To jest spoko postać, No. tylko moim zdaniem w tej pierwszej serii, jak był taki zły, to był zdecydowanie bardziej charakterny i zdecydowanie bardziej się, Tak. wiesz, zapadał w pamięć, nie? A teraz takie, No no jest tak. ten Gaara, no ale co z nim? No, spoko postać, ale tak, taka On się zmienił nijaka. z mega badasa, z Walla takiego, w po prostu badasa, który sobie siedzi, wiesz, założone ręce ma i piasek za niego wszystko robi. To jest spoko, nie? Ale ten, no na pewno ten właśnie jest bardziej charakterny i zapada właśnie w pamięć i to jest. No na pewno lepiej się to pamięta, tego pierwszego Garę, nie? Tego złego. Jakby pociągnięte zostało to dalej, to myślę, że wiele osób było zadowolonych i jestem w stanie przyznać, że on jest fajniejszy w pierwszej serii, przynajmniej do momentu, aż się nie zmienił, ale właśnie nie przeszkadza mi aż tak ta zmiana, a u Orochimaru jest zupełnie odwrotnie, bo on w pierwszej serii był właśnie cały czas takim złym, później przestał się trochę pojawiać, później nagle był no, neutralny, czy nadal robił coś dla siebie, ale poszedł, o, co mi Sasuke powie, to zrobię. Takie też trochę dziwne dla mnie to było, że on nagle, wiesz, jak już na wojnie został znowu przywołany, to było coś takiego, o, ja będę robił to wszystko, co Sasuke chce, będę jego kompanem. To takie, czemu? Przecież chciałeś jego ciało i nagle coś się No zmieniło. właśnie, jeszcze jakby wiesz, za tym szedł jakiś właśnie podstęp, że chciałby O, dalej no. przejąć to ciało, tylko że gdzieś tam się na chwilę podliże, żeby Sasuke stracił czujność czy coś takiego, to jeszcze byłoby to zrozumiałe i logiczne, nie? Ale tak to
To po prostu taki... O Boże, on już tak dalej robi. Może dalej tak robi, może jeszcze zaliczymy taki zajebisty plot twist w Boruto widzowie. Tak jest. Jak już pokonają odsuckich, to nagle się okaże, że głównym antagonistą w Boruto jest Orochimaru, nie? Który siedział w laboratorium tak. przez x czasu i wymyślał, jak on przejąć, kurde, ciało Sasuke, tylko że Sasuke, nie powiem tego na głos, że Sasuke już nie jest taki silny, jaki był jeszcze niedawno, więc no. może już niekoniecznie Orochimaru byłby taki zadowolony. To teraz będzie chciał Saradę. No, teraz będzie chciał Saradę, teraz będzie za Saradą biegał. Orochimaru stworzył Otsutsuki. Change my mind. I to by się no, zgadzało. Jakby. To by się zgadzało z tym, co mówiłam na początku, że wiesz, że to ta nieśmiertelność, jak oni pozyskują tą nieśmiertelność, to nawet by się mniej więcej tak, zgadzało. No. Kurde, jakie no to jest logiczne nagle. Też, jaka to seria nagle logiczna stała. Są wszyscy, nie? Także, jakby co, to wróćcie tutaj za te 10 lat, jak będzie Boruto Shippuden i się okaże, będzie jakiś wątek z Orochimaru. Że napiszcie, o Boże, widzowie, przewidzieliśmy. Oni mieli rację. Mieli przecieki od Kishimoto. A wy sobie myślicie, że Eliasz głupie filmiki o ciekawostkach robi, a on wszystkie ciekawostki od Kishimoto bierze. No, to zawsze się umawiam z nim na herbatkę, co wtorek, bo ciekawostki szybko montuję, a na czwartek mówię, gościu, dawaj, wtorek. Skypik. Tum, tum, tum. No, także wiecie, jak to jest. No, wracając do Orochimaru. Istnieje. Istnieje, ale... tak? Tak. Na pewno mi się też podoba to, że on jest... On zawsze wróci, nie? W sensie, akurat ja nie lubię takiego czegoś, że postacie są jakby nieśmiertelne i zawsze mogą wrócić, czyli Edo Tensei pluje na Edo Tensei, ale jakby... Jak to jest na jednej postaci, to jest okej, okay, nie? I jest sobie taki Orochimaru, który zawsze będzie wracał. Tak, i tylko fajnie jakby jeszcze miał po co wracać, okay. nie? A nie, że tak. wróci i nagle jest cisza o nim i jakby go nie było. Jakby mm-hmm. on wracał i by były jakieś powody, przez które w sensie coś by się dalej z nim działo, no to super, że jest taka jedna postać, z którą cały czas coś takiego się dzieje i nie jest to jakieś nagminne wśród innych postaci też, że często się coś takiego dzieje, tylko jest taka jedna tak. postać. Ale jak jest to wykorzystane tylko po to, żeby wykorzystać nieśmiertelność, a potem już się z tym nic nie dzieje, no to jakby... Sorry, ale dla mnie to już jest naciągane po prostu. No i wiesz co, ja mam takie wrażenie cały czas, że Orochimaru to się w ogóle nie rozwija, nie? Mm-hmm. On chciał osiągnąć wszystko, chciał poznać wszystkie jutsu, osiągnąć idealne ciało i co? I nagle on jest, robi eksperymenty, ale jakby nie widać w nim cały czas żadnego progresu, nie? I to jest akurat wiesz, mega słabe, bo akurat, wzmacniają. Wiesz, Orochimaru no. jest postacią, która zawsze chciała więcej, która zawsze chciała wskoczyć tak. o ten poziom wyżej, która zawsze chciała być tą najlepszą i zawsze chciał jakby sam jako on, jako jego osoba umieć najwięcej, nie? A tu się nagle okazuje, że on już jakby sam nie idzie do przodu, tylko jakieś tam jego kreatury, które on stworzył, się zaczynają rozwijać, a tak. on już stoi w miejscu, no. nie? Więc no to cały akurat czas, tak. to jest takie niezgodne z jego tą pierwotną ideą, nie? Tak, ja chcę być najsilniejszy, ale cały czas wykorzystuję sobie ludzi, czy jakieś istoty, które będą za mnie wszystko robić. Mm-hmm. I na początku walczył tam powiedzmy z tym Kiruzenem, ale co, czwórka dźwięku, idźcie przyprowadźcie mi Sasuke, tak. nie? Przedtem na egzaminie idźcie przetestujcie Sasuke, wy trójka. I tak za każdym razem, coś tam, później Kimimaro, nie? Mm-hmm. Później Jugo, Taka, zrobił całą, znaczy no to w sumie... No to Sasuke już zrobił, no ale zabrał, postacie ale, były... Ale za każdym razem jest coś... Coś dużo się dzięki niemu dzieje, mm-hmm. ale znowu on tam gra takie... Ale właśnie to jest, że dzięki niemu, jestem a nie tatusiem. Przez niego, nie? Na, tak. na takiej jestem zasadzie. Jestem tatusiem, narobiłem sobie ludzi, tak. którzy będą robić ze mną rzeczy, nie? Tak. I to typu... to jest coś typu rodzice, którzy się chwalą dziećmi, bo to ich jedyne osiągnięcie. Tak. tak, tak, że tak wygląda. A w ogóle jak mówiłaś, to mi się w głowie wyobraziło, ty, a jakbym zostawił po prostu, zrobił na sklepie kompletnie białą koszulkę i nazwał ją Orochimaru.
No i przeszło. Zajebisty biznes, w sensie. Zajebisty. O, i to nie jest, wiesz co, ty jak Orochimaru po prostu rzucasz koszulkę samą białą, a widzowie jako twoje dzieci mają robić za ciebie i po prostu narysujcie sobie wzór, jaki chcecie. Zajebisty pomysł. Ja po prostu wyzwalam w ludziach kreatywność, jak Orochimaru pieczęcią wyzwala moc swoich podwładnych. Nie dziękujcie. Nie dziękujcie, widzowie. Także wiecie, co robię. Nie, nie ma żadnej białej koszulki, więc co najwyżej kupcie sobie koszulkę Animedi na odwrocie coś narysujcie. Dalej nie wiem, widzowie, skąd te koszulki Animedi tam są, ale już pominimy ten temat. Wróćmy do Orochimaru. Tak. Białas. Czy uważasz, że Orochimaru to rasista? Bo jest biały i wiesz. To bardziej to chyba on by się mógł spotykać z rasizmem przez to, że jest biały, a nie on miałby nim być. Nie, on jest, on chce władzy. Tak. I on jest, prawda, na lepszej pozycji. Uważa się za lepszego. Wygląda na white power po prostu. Tak naprawdę to nie. I wykorzystuje małe dzieci. To już w ogóle. Jakby mu dać jeszcze, nie wiem, 2137 na plecach, to już w ogóle. W sensie, no widzowie, idziemy trochę w złym kierunku z tym podcastem. Nie, no dobra. Czy coś mam jeszcze do powiedzenia o Orochimaru w sumie? Szczerze? Nie wiem. Ja wiem, że jakbyśmy się przygotowali, byśmy mogli powiedzieć o nim więcej, ale to też trochę wynika z tego, że nie chciało się. Nie, no, to też w moim odczuciu, ja wiem, że to może brzmieć śmiesznie, że się nie przygotowaliśmy, ale to ja takie rzeczy przygotowanko sobie zostawiam na odcinki, a chciałem na takich podcastach po prostu pogadać sobie luźno, jak się pamięta rzeczy, nie? Mhm. Bo to też jest ciekawe, no wiesz, tak jak gadaliśmy przedtem o jakoś tam Kakuzu, to w momencie, w którym oglądasz sobie anime, to większość osób ma takie wywalone na niego. Jak ja robiłem ranking Akatsuki pod względem tam lubienia postaci, Kakuzu był w ogóle gdzieś tam bardzo, bardzo nisko, nie? A się okazuje, że jak się zaczniesz interesować, to możesz zmienić opinię o postaci o 180 stopni, nie? Bo okazuje się, że on jest jakimś totalnym koksem. I z Orochimaru też tak miałem, że no, uważałem go za trochę takiego no, słabą postać finalnie. Po prostu, że słabo pamiętałem pierwszą serię. Teraz jak się ogląda, to się do tego wraca i okazuje się, że on jest strasznym badassem i no, czuć od niego cały czas to zło, nie? To aż kipi. Ale bardzo, bardzo został zepchnięty na drugi plan. I tak jak mówimy... Właśnie, bo później z tego, co ja też kojarzę z twoich odcinków tam o Orochimaru, chyba nawet oglądałam ten właśnie, czy jakby Orochimaru był Hokage, czy coś takiego, nie? No. Robiłeś? To no, właśnie było. Tam ty wspominałeś właśnie o tym, że Kishimoto chciał, żeby on był taki ni dobry, ni zły i miałam wrażenie, że się bardzo z tym zgadzasz, a teraz jak gadamy, to w sumie już nie mam takiego wrażenia, że się bardzo z tym zgadzasz, że już bardziej się skłaniasz ku temu, że jest jednak bardziej zły niż dobry, nie? Znaczy, jeżeli chodzi o pierwszą serię, to na pewno bym powiedział, że jest zły po prostu, nie? No bo tam nie ma krzty dobroci, tak szczerze mówiąc, w pierwszej serii. On po prostu robi sobie co chce i to są głównie, no wiecie, z perspektywy powiedzmy dobrego człowieka to bardzo niemoralne i złe to, co on robi, ale już w Shippudenie to jest trochę inaczej, nie? W Shippudenie nagle on tam za dużo nie robi, a później na wojnie, okej, to ja będę robił to, co Sasuke chce, ale to znaczy, że to będą dobre rzeczy. Przywołam czwórkę Hokage, bo tak Sasuke chce z nimi pogadać, ale to bardzo się dobrze przyczyni na całą wojnę dla tych dobrych, nie? Później on nam pomógł z Karin dla Tsunade, jak ona była przecięta w pół. Tam się leczyła. Znowu dobra rzecz, nie? I pod koniec serii to w ogóle stał się taką dobrą osobką. A w Boruto to już taki ogrzeczniony. Niby robił tam rzeczy właśnie. Pamiętam, że też nie chcę spoilerować za bardzo. Boruto ma tego syna i pewien tryb ten syn ma. To też wyglądało na to, jakby on strasznie nimi manipulował, nie? Bo tam był też starszy ten jego syn. A się okazało, że to takie była jakby taka manipulacja troszeczkę, ale on był dobry, nie? Okazało się finalnie, że
wyglądało jakby on robił sobie klony tych dzieci, taki, wiesz, taki skurwol znowu, a to się okazało, że o nie, bo to jest takie specjalnie dla twojego dobra, żebyś się rozwinął, synku. To jest takie... Właśnie, to mnie tak trochę bawi, że z jednej strony masz takiego Orochimaru z pierwszej serii, gdzie Kishimoto chce stworzyć przerażającego złoczyńcę, więc oto Orochimaru, a potem masz trzecią serię Boruto, w sensie, no, masz to Boruto i masz... Tak, Micki, idź się bawić, nawiązuj przyjaźnie. Jesteś sztucznym dzieckiem, ale zawsze będziesz moim synem. Kocham cię, dziecko, nie? Tak. To jest strasznie, wiesz, ja rozumiem, że ludzie się mogą zmienić. No i minęło dużo lat, bo tam, wiesz, od pierwszego Naruto do no Boruto tak. 20 lat pewnie minęło. Ale to takie, w ogóle nie zostało przedstawione, czemu to się stało troszeczkę. Tylko, hej Sasuke, ja ci pomogę, bo chcę. Bo teraz jesteś moim idolem, numer jeden. Także bardziej mi pasowało wyjaśnienie go jako gościa, który chce być po prostu nieśmiertelny i umieć wszystko, bo ma ku temu możliwości. Tak jak ja sobie rozkminiałem, jakbym był nieśmiertelny, nie? W sensie zacząłbym od zerowego roku życia, w sensie w momencie, kiedy Jezus się urodził, jakbym wtedy zaczął żyć. To ja bym teraz po prostu posiadał cały świat, nie? W sensie ja bym sobie zarabiał pieniądze na spokojnie i wiesz, i kupował coraz to kolejne rzeczy i później bym miał wszystko. Później by się mi pewnie znudziło, jakbym miał wszystko, ale fajny jest sam proces dążenia do tego wszystkiego i fajnie, że on to chce, to jest bardzo spoko motyw, a później się okazuje, że nagle nie wiesz czemu on robi rzeczy i po co? I to jeszcze rzeczy w sensie, niezgodne z nim, nie? Tak, w sensie, no, wiadomo, że perspektywa się może zmienić, nie? Mhm. Hej, ja nagrywam na YouTubie trochę lat, ale jak patrzysz na samo Naruto, na te odcinki, powiedzmy, dłuższe, czy jakkolwiek z moją opinią o Naruto, to będzie ze 3 lata. No i ja przez to, co mówiłem 3 lata temu, mogę teraz kompletnie mieć inne zdanie na ten temat, nie? Mhm. To jakby rozumiem, ale... To jest podyktowane tym, że sobie żyję, różne rzeczy doświadczam, gadam z różnymi ludźmi, czy po prostu też jak robię kolejne odcinki, to się czyta. No i jest to uzasadnione po prostu. A w przypadku Orochimaru, no to jest postać napisana, fikcyjna, to fajnie jakby zostało przedstawione dlaczego, a nie bo chcę i nagle jestem zupełnie innym człowiekiem. Tak się raczej nie dzieje, nie? Od gościa, który manipuluje wszystkimi dzieciakami, robi sobie z nimi co chce, robi tych trójkę Zaku, Dosu i Kintsuchi, to on po prostu ich wziął po to tylko, żeby Sasuke ich po prostu wyrżnął. I nawet Dosu na to wpadł później. A okazuje się, że później też manipuluje swoim synem, ale w taki sposób, że on był mocniejszy, żeby był silniejszy i będziesz super, synu, dzięki, go on. To jest... dziwne to jest wszystko, no. Co tam powiedzieć jeszcze? Nie wiem, zastanawiam się, jak mówić i odpowiedzieć, ale już mam wrażenie, że już jestem zmęczona tym tematem. Tak, no bo ja nie wiem, czy coś jeszcze jest do powiedzenia. No bo tak naprawdę, wiesz, to już w kółko w sumie drążymy to, że te jego zmiany były niezrozumiałe, za szybkie, bez wyjaśnienia i tak już trochę to drążymy. Myślę, że już no, nie ma sensu tego drążyć. Problem w tym, wiesz, że jest tak dużo postaci, że ciężko przedstawić motywy wszystkich, a się skupiono na dwóch oczywiście, czyli Naruto i Sasuke, ale... wiesz, no. Orochimaru był jednak tam drugą, a nie trzecią czy czwartoplanową postacią na początku, nie? W tej pierwszej serii. No był bardzo ważny. No właśnie, bo był takim głównym antagonistą i potem też był ważną postacią, no bo jednak Sasuke się u niego szkolił, nie? I tak naprawdę to życie Sasuke było tak trochę w rękach Orochimaru, bo nie było wiadomo, czy on pozyska to ciało, czy nie pozyska tego ciała, więc no, Orochimaru znaczy, bardzo... No wiesz, zależy z której strony patrzysz, z perspektywy widza raczej wiesz, że nie no, pozyska dobra. Ciała, ale w świecie Naruto tak, nie? No dobra, no bo Naruto było dość przewidywalne, jakby było nieco mniej przewidywalne, to mogłeś czekać na jakiś plot, to jest niespodziewane, tak. Nie? No, ale jednak...
przez tą pierwszą część się Pudena też był dość ważną postacią, więc no aż się prosiło, żeby trochę więcej o nim było. A tak to nie wiem, były na przykład zdecydowanie mniej ważne postacie, które dostawały więcej czasu, który nie był potrzebny, a mogli to wykorzystać za właśnie postaci, które gdzieś tam by bardziej były, by bardziej zainteresowały ta ich historia czy coś. No ale... Mm-hmm. No, były takie postacie, w sensie, pierwsze co mi przychodzi do głowy, chyba najlepszy antagonista, to jest Pain, według mnie, jako Pain. Liczę, że Pain umarł w momencie, który Naruto zabił ostatnią ścieżkę, że tak powiem, pozbył się jej. To wtedy Pain, koniec Paina. Jakby był początek, ten Pain... Finalnie, wiesz, przez lata tam robił Nagato rzeczy razem z Painem i to miało jakieś tam konsekwencje, ale my jako widzowie mieliśmy go na kilkadziesiąt odcinków i koniec, zamknięty jest z nim temat i to mnie to było super sprawa. Jakby Orochimaru też mógł skończyć w ten sposób i myślę, że by było spoko, okej, okay, już koniec, zapisane, jesteś po prostu złolem totalnym i koniec, nie chcemy więcej. Chyba, że jakbyś miał być znowu pokazywany, to żebyś był tą samą osobą, nie? Czyli jakby w momencie, jakby Orochimaru skończył w pierwszej serii, Sasuke do niego poszedł, on go trenował i albo przejął jego ciało, albo nie przejął jego ciała. I po prostu Sasuke go zabił, powiedzmy. I koniec. Koniec Orochimaru. No tak, bo właśnie myślę, moim zdaniem wątek Orochimaru powinien się skończyć na tym momencie, kiedy jakby Sasuke go pokonał, nie? A potem ten Orochimaru się pojawił w tej walce z Itachim, ale pojawił się, no bo była potrzeba jakaś... Była potrzeba boostu, więc wymyślili coś takiego, ale to było tak dla mnie spłycone. W sensie pojawia się ten Orochimaru w takiej postaci, a Itachi sobie go z dupy... Ile to trwało? 3 minuty to trwało, to pojawienie się Orochimaru, za czym Itachi go zapieczętował? No właśnie. No i to jest, wiesz, super forma Orochimaru, która ma uratować Sasuke, a trwa to ile? No jakby XD trochę to było dla mnie. I to już był, to już był taki moment, gdzie moim zdaniem ten Orochimaru nie powinien się był pojawiać. Moim zdaniem mogli to zrobić na zasadzie, że nie wiem, jak Sasuke gdzieś tam na przykład zapieczętował tego Orochimaru, to w jakiś sposób korzysta on, wiesz, z jego mocy, ale nie pojawia się ten Orochimaru, nie? I Itachi po prostu wyciąga tę moc Orochimaru z Sasuke, a nie samego Orochimaru. Nie wiem, jak, po prostu, żeby ten Orochimaru już jako Orochimaru się nie pojawił, nie? To by to było moim zdaniem lepsze zakończenie wątku z Orochimaru, niż takie ciągnięcie tego do teraz, w tym Boruto, gdzie ten Orochimaru, to ja nie wiem, jaką rolę ma tam pełnić, nie? No, ale teraz tak myślę, nie pamiętam, czy w pierwszej serii on miał jakąś formę takiego wskrzeszenia samego siebie. Chyba nie było nic takiego w pierwszej serii, gdzie powiedzmy zabili go, ale on przeżył, nie? I to się zaczęło dopiero dziać w Shippudenie na samym początku. Pamiętam, że no właśnie ale, jak walczył z tym Naruto. Ale no. To nie było na zasadzie, że jak on jakby wszedł w ciało tej dziewczyny, to że to było właśnie to pierwsze jakby... Tak, ale mi chodziło, bardziej mi chodziło o to, że... My jakby widzieliśmy sam proces, czyli aha, że na przykład jest coś takiego, że on walczy sobie z Naruto, przegrywa, to jakby z jego buzi wychodzi znowu Orochimaru, no to tak nie, jak, to, jak tego z węża, nie? Kojarzę w pierwszej serii, żeby coś takiego było to, w pierwszej serii. To chyba dopiero było w Naruto Shippuden. I to się później pojawiało później dość często i to jest spoko, pod warunkiem, że ta postać jest fajnie kontynuowana, a że nie była, to myślę, że jakby uciąć w tym momencie, że Sasuke go zabija i sobie bierze jego moc, jest koniec, to myślę, żeby było tutaj okej. Okay. To by było spoko zakończenie jego postaci, a nie dalsze plucie na niego, to po prostu za każdym razem, nie? Bo miałem tam jakieś właśnie, mówię, wątki, gdzie był potrzebny, jak właśnie wskrzeszenie tych czterech Hokage, no ale to już było takie, to już była całkowicie inna postać i trochę dziwnie to potoczyło, moim zdaniem. No, moim zdaniem to już takie, wiesz, naciąganie na siłę. Nie wiem, czy to jest kwestia, że może ludzie lubią Orochimaru, a może sam twórca lubi Orochimaru i nie chce się go pozbywać. Jakby ja, wiesz, ja nie rozumiem takiego logicznego argumentu z fabuły, który miałby trzymać Orochimaru dalej przy życiu, nie? No chyba, że oni mają jakiś giga wielki plan, żeby to jeszcze jakoś pociągnąć, wiesz, i on naprawdę jest dobry tylko z pozoru.
Być może, bo takie rzeczy też się działy, jakby, nie? Że ktoś tam. Znaczy, w ogóle manipulacji w Naruto jest stosunkowo niedużo. Tam jest bardzo często jest po prostu tak, że jak ktoś coś mówi, to albo tak uważa, albo tak jest. Albo tak ma być w oczach twórcy, nie? Więc to jest takie, że powątpiewam, że on będzie miał jeszcze jakiś tam wkład w to. No być może będzie potrzebny, jak właśnie, wiesz, jakaś kończyna komuś odpadnie i W mówi, sensie, dobra, to wiesz, ja to teraz by ci było zrobię dość protezę. zabawne, jak najpierw w Boruto masz, kurde, przybysz z kosmosu, a potem wraca ci Orochimaru na antagonistę, nie? No, wiesz, wiele rzeczy może się zdarzyć, tak jak ja kiedyś robiłem teorię, czy coś takiego, czy gdzieś mówiłem śmiechem, żartem, że ale to by było zajebiste, że Boruto się kończy i nagle pokazują kokon, jak ten, jak Naruto jest No, no, no. w nieskończonym Sukuyomi, nie? To też by było całkiem okej. Okay. W sensie tam to gryzło się by pewnie sporo rzeczy, no ale z drugiej strony, hej, bo to jest tylko iluzja, to może się gryźć wszystko, ale tak to wygląda. No, prawdopodobnie jakby chcieli, to by zrobili z niego jeszcze antagonistę i jakoś to uzasadnili, nie? W sensie Pewnie, lepiej jakby czy chcieli, to by gorzej, wszystko Naruto zrobili. trochę nie ma to znaczenia, mam wrażenie. Oni po prostu zrobimy to. Nieważne, czy to ma sens, czy nie. Po prostu Tak, zrobimy i to robimy wygląda. tyle. Robimy to. Dlatego nie wiem, czy on będzie miał jakiś wkład. Wątpię i. To już chyba lepiej, żeby on sobie zaniógł i nic już nie robił. Nie mielibyśmy z nim żadnych po prostu za bardzo momentów, nie? Tylko nie wiem, Mitsuki idzie na obiad, to spotka Orochimaru, co tam w szkole, synu i tyle. A nie, że on ma mieć jakiś wkład, bo pamiętam na początku Boruto było coś typu, że oni tam się spotykali i cały czas go ktoś obserwował, bo on był zły, co jest uzasadnione, ale niby takie uśmieszki i wiesz, że on robi coś na boku, ale nikt nie wie, ale z drugiej strony no, nic się jakby nie dzieje takiego, nie? Więc skoro mówisz, że nadal się nic nie dzieje w tym Boruto, z nim w roli głównej, no to nie wiem, czy jest jeszcze szansa na to, żeby coś pokazał. No, bo nawet teraz, właśnie jak jest cały ten wątek od Suckiej i oni tam prowadzą przeróżne badania, żeby dojść do tego, co i jak z tą karmą, to ja się na przykład zastanawiam, dlaczego, jak już jest Orochimaru, to czemu go w to nie wplątać, skoro on jest takim, wiesz, naukowcem, tyle tych wszystkich jutsu zna i tak dalej, to czemu jakby nie weźmie udziału w tym, żeby poznać karmę, nie? Mnie się wydaje, że Orochimaru byłby odpowiednią osobą, żeby dociec do tego, jak to jutsu tych Otsutsuki może działać, nie? Że Orochimaru No tyle tych tak. jutsu zna, że jakby on się dobrze by odnalazł w odkrywaniu kolejnego jutsu, skoro już tyle ich odkrył, nie? No ale No tak. jest zapomniany po prostu póki co, więc... Gościu, który robi eksperymenty, miał 500 kryjówek na całym świecie, wszędzie jakieś geny i tak dalej. No, nadal to robi, prawdopodobnie. Stworzył kilka ludzi sztucznych, więc gościu się zna, jakby, nie? Więc dziwne, że nagle. Po co nam jakieś niekonwencjonalne myślenie? Zróbmy to, co. Weźby jakąś dobrą, losową postać, pewnie jakoś A Sakura ma tam jakiś wpływ, wiesz, większe czy nie? znaczenie tam ma koleś, który robi ci te naukowe narzędzia ninja, niż koleś, A, wiem, o co który chodzi. tworzy prawdziwe, kurde, jutsu, nie? No to jest dla Tak. mnie taki śmiech trochę akurat. No, bo No już, to już zostawili go przy trochę lipa. życiu, to już by mogli to go wykorzystywać jakkolwiek, nie? A tak to jest i jest to pluty. Naruto opluci jakąś postać? Nie Niemożliwe, wierzę. Naruto niemożliwe. jest najlepszym anime na świecie. Proszę mi tu nie obrażać, tak? Błagam. Przepraszam, O, przepraszam. będę usuwał komentarze, tak jak niektórzy mi insynuują. Jakby mi się chciało usuwać komentarze. Usuwam komentarze, jak mi piszą boty. Check this link, o, one, true, coś tam. Albo był kiedyś na YouTubie jakiś taki spam, że ten. Chińskie dziewczyny, znaczy awatary, nie? Chińskie dziewczyny. No, O, dobra, wbij tutaj na Animedii też linki dostajemy takie. takie. Tak. To wtedy usuwam komentarze. Tak to mi się nawet nie chce.
No dobra, to chyba będziemy powoli kończyć to wszystko. Kończyłam. Ja mam jednak, mam jedno pytanie, ale ono jest po prostu długie i nie wiem, a jeszcze widzę, że część jest do Nekona, ale to w sumie Nekon prawdopodobnie nigdy nie wróci na podcasty, albo ci czekają, to chyba nie wróci, od razu mówię. To nie wiem, czy mam je czytać, czy spłucimy je od razu, czy w ogóle nie czytamy. No dobra, czytam, skup się, będzie długie. Witam. Oczywiście bardzo dziękuję za spełnienie mojej małej prośby z pytaniami. Po co ja to czytam? Dobra. Przychodzę do was z pewnym pytaniem. Eliaszu, czy myślałeś kiedyś o tym, jakby mogło wyglądać zakończenie Shippudena, gdyby zmienić parę wydarzeń? Na przykład, gdyby jeden z głównych bohaterów, mam tutaj na myśli Sasuke i Naruto, umarł. Myślę, że samo zakończenie serii byłoby o wiele bardziej prawdziwe, oczywiście nie biorąc pod uwagę tak zwanych talk i fabuła no jutsu, i dramatyczne. Taki obrót spraw tej prawdopodobnie znacznie wpłynąłby na trzecią serię. O ile się nie mylę, to sam kiedyś powiedziałeś, że gdyby Naruto zabił Sasuke lub na odwrót, ale biorę tu pod uwagę aktualną tą wersję, podczas ich ostatniej walki, to znacznie by to wpłynęło na postać głównego bohatera, który chcąc odpokutować za niespełnioną obietnicę i śmierć rywala, najprawdopodobniej opuściłby wioskę. Wtedy dorosły Naruto dalej byłby głównym bohaterem, mielibyśmy szansę trochę bardziej poznać ten świat dzięki temu, że większość czasu znajdowałby się poza Konohą. Myślę, że to jest naprawdę ciekawy temat na dłuższą rozmowę. No i pamiętam, że Nekon mówił coś takiego. On miał chyba nawet, nie wiem, czy będzie robił o tym filmik, czy chciał robić o tym jakąś nowelkę, czy coś takiego. Ale ja nie wiem, czy by tak się bardzo zmieniło w przypadku tego, że jakby na przykład Sasuke zginął z ręki Naruto, czy nagle Naruto by się odmienił. Jak myślisz? To znaczy, przede wszystkim myślę, że takie rzeczy by się nie stały, bo to Naruto, ale jakbyśmy już mieli tak aż tak gdybać, to jest też bardzo zależne, który dokładnie wątek byśmy mieli zmienić, no nie? Bo tam było przykładowo podane, że jakby na przykład jeden albo drugi zginął. Tak. No, ale to wtedy... Po pierwsze, że to zakończenie Shippudena byłoby pewnie zdecydowanie inne, a druga sprawa, że, no tak. że nie dostalibyśmy tej trzeciej części tego Boruto, no bo nie mielibyśmy znowu tej drużyny siódmej, gdyby któregoś z nich zabrakło, nie? No bo umiera Naruto, no to nie masz Boruto, umiera Sasuke, no to nie masz Sarady, więc ta trzecia seria też by musiała wyglądać coś tam zupełnie inaczej. Nie? Bo... No ale właśnie oni chcą, żeby to wyglądało jakoś tam inaczej, okay, nie no że, to, że tak Boruto. No to tak naprawdę wiesz, jakby został Naruto, w sensie Sasuke by zginął, no to Naruto wątpię, żeby gdzieś tam zrezygnował z bycia Hokage, w sensie z tego marzenia, chyba że wpłynęłoby to na niego tak, że nie byłem w stanie uratować przyjaciela, więc nie jestem godzien bycia Hokage, ale czy pociągnąłby się do takiego odpokutowania tego, tak jak to Sasuke zrobił, że sobie podróżuje po świecie. Nie wiem, czy Naruto by się też na coś takiego szarpnął. To moim zdaniem by to było właśnie może ciekawsze ze strony Sasuke, gdyby to Naruto zginął i właśnie Sasuke i to jego podróżowanie po świecie jakby było przedstawiane w trzeciej serii na przykład, nie? To może to by było ciekawsze, bo z Naruto sobie nie wyobrażam po prostu, jakby mogła trzecia seria wyglądać, gdyby to Naruto przeżył, a Sasuke by zginął, to sobie nie wyobrażam jakiegoś ciekawszego rozwinięcia tego, a właśnie jeżeli chodzi o Sasuke, no to jest opcja, że tak jak teraz podróżowałby po świecie, żeby odpokutować i być może by to było jakoś spoko pociągnięte, jakieś fajne historie by były, bo tak jak na przykład było to na podstawie nowelki, tam jedna historia, no nie? No to dla mnie to było okej, z tymi ludźmi bombami, co tam wybuchali i tak dalej, to było okej i jakby to było, wiesz, właśnie pociągnięte po różnych krajach, po różnych kulturach, po różnych tam klanach i tak dalej, no to coś takiego mogłoby być spoko dla mnie. No teraz ja się powiem, bo tak, po pierwsze jakby zginął Naruto, to by było super, w sensie takim, że wiesz, nie życzę, żeby, nie chciałbym, żeby tak się stało z perspektywy, wiecie, o tak samo jak mówię, że fajnie, że Jiraiya umarł, w sensie takim, że sam akt i to wszystko później, zakończenie postaci było zajebiste i fajnie, że przynajmniej w Naruto się potem do tego w ogóle nigdy nie wrócili już, nie? Po prostu miały jakieś konsekwencje. No i spoko by to było, bo nie spodziewasz się tego, to jest raz, nie? Że Naruto może umrzeć, bo zawsze przez te całe 720 odcinków, pomimo tego, że
Madara i wyciągnął z niego bestię, a Sasuke przebił na wylot mieczem, to i tak wiedziałeś, że jakoś wrócą, nie? Mm-hmm. Ale jakby on go zabił, Sasuke, na koniec, to byś miała takie, no, o kurde, no. I co teraz? I nawet nie uważam, że Sasuke chciałby odpokutować to, tylko że on niby walczył z nim na sam koniec, żeby o, teraz ja zabiję wszystkiego gniazda, żeby już nie było takich problemów, nie było wojen i tak dalej. Mm-hmm. Ale myślę, że jakby zabił Naruto, to Sasuke by podróżował po świecie, ale dlatego, żeby uciekał, bo ludzie by go ścigali, nie? W sensie takim, o, że możliwe. Zabiłeś Naruto, czyli nadal jesteś tym złym, mm-hmm. jesteś antagonistą. Mm-hmm. Nie znamy twoich motywów za bardzo, nie? No chyba w sensie w momencie, w którym uważamy, że zdążyli wyłączyć nieskończone Tsukuyomi i dopiero go zabił. No tak, nie? No bo jakby go zabił i po prostu nie wyłączył nieskończonego Tsukuyomi, to no co by się stało? Byłby sam na świecie praktycznie, nie? No to zakładamy, że nieskończone Tsukuyomi udało się wyłączyć. I wtedy myślę, że byłoby trochę podobnie, jak było w Naruto i Naruto Shippuden, tylko że wszyscy by go ganiali już wtedy naprawdę tak, nie? Ostro. Jakby było w drugą stronę, to ja znowu nie uważam za bardzo, żeby Naruto się zmienił o 180 stopni, że teraz jestem bardzo smutnym chłopcem i teraz będę właśnie odpokutowywał to, chodził po świecie i tak dalej. To mogłoby być spoko, w sensie... Ale nie pasuje do Naruto coś takiego, nie? Tak, ale nie pasuje do Naruto, nie? Tak samo jak po śmierci Jirai. Mega doceniam to, że pokazano, jak Naruto po prostu, wiesz... Miał takiego doła, że mm-hmm. nic, nie? Nawet z Iruką nie chciał gadać. Olewał go słowem, po prostu poszedł sobie. To wow, naprawdę. To do dzisiaj mam ciarę, jak oglądam sobie AMV-kę swoją ulubioną. To jest bardzo spoko. I to jest spoko na chwilę, nie? Ale mm-hmm. to i tak było tak, że on go olewał, ale odcinek później już tak niby Naruto chodzi w tej swojej koszuleczce, nie jest w swoim stroju. Jest mniej szczęśliwy, ale i tak, haha, czasami, nie? No, jak ale jakby jest coraz lepiej tak psychicznie, nie? A nie pogrąża się w tym, tylko jakby idzie do przodu mimo to, nie? I właśnie tak, Naruto tak. mi się wydaje, że jest taką osobą, że co by się nie stało, to by szedł do przodu jednak, a nie żeby tak. się pogrążył. Może tak jak mówiłaś, nie chciałby zostać Hokage, bo mhm. uznałby, że nawet by nie chciał przyjąć, bo nie mogłem uratować przyjaciela, to ja nie chcę no, być Hokage, nie No bo to są zresztą słowa Naruto z przedwalki chyba tak. z Sasuke, nie? Mhm. Czy nie wiem, gdzie on to tam mówił, ale on czymś takim rzucał, że nie byłby godzien. No, jakby Naruto za każdym razem. I dlaczego za to gonisz? Bo jesteś moim przyjacielem. Ja ostatnio robiłem ten napisy do sceny z gierki i właśnie było historię tam Sasuke i było, ja dosłownie zanim to przetłumaczyłem i był kolejny dialog, ja wiedziałem, że będzie Naruto mówił, bo jesteś moim przyjacielem. Ja się śmiałem, jak to pisałem, nie? Taka poważna scena. No, także uważam, że Naruto by się nie zmienił jakoś tak bardzo, nie? To, jak on mówił i chciał o tym zrobić filmik, slash, nie wiem, nowelkę, cokolwiek, to mogłoby być spoko, na pewno byłoby to nietypowe. No i dlatego, żeby było nietypowe, to by się nie wydarzyło. O tak, bo to się nie za bardzo pasuje właśnie do takiej postaci Naruto. Nie wiem, co by miał ten robić Naruto wtedy. W sensie mogłaby być kolejna seria, gdzie on właśnie nie chciałby zostać Hokage, bo go nie uratował i jest trochę bardziej smutniejszym człowiekiem, bardziej dorosłym, nie? Trochę bardziej samotnym. Trochę może mógłby mieć jak takie PTSD, jak Kakashi miał i przez lata z tego wychodzić. Mogłoby być to nawet całkiem spoko, nie? Ale czy... Co by było dalej, nie wiem. Ja tam też średnio lubię teoretyzować, musiałbym na to wsiąść. Jakby to jest też, wiesz, to jest shounen. W shounen nie masz możliwości, że główny bohater nie spełnia swojego marzenia. Nie oszukujmy się, widzowie, nie? Jeżeli Naruto by przeżył, to on by musiał zostać tą Hokage. Jakkolwiek by to pociągnęli, to po prostu on by musiał zostać tą Hokage. Dlatego gdyby Naruto zginął, a Sasuke przeżył, to jest większa możliwość pociągnięcia tego jakoś zróżnicowanie, mm-hmm. a Naruto po prostu by musiał zostać tym Hokage, bo to jest shounen, gdzie główny bohater musi spełnić swoje marzenie, no. Fajne by to było na pewno nietypowe, nie? W sensie fajne by było jakby taki właśnie był plot twist i coś niespodziewanego, ale to jest na takiej zasadzie właśnie, że nazywa się anime Naruto, to wiesz, że Naruto nie umrze. No. Ale jak się nazywa Naruto, znaczy nazywa się Boruto, trzecia seria, to już wiesz, że z Naruto może coś się stać, nie?
To jest na takiej zasadzie. On już tam nie gra pierwszy skrzypiec, chociaż może czasami. No. I po prostu, jak były już nawet, nie wiem, z rok czy dwa lata temu, wszędzie się pojawiała miniaturka Naruto, że krew ma i nie żyje, o, Naruto umrze, czy coś takiego, to ludzie pytali mnie oczywiście, nie, o, uważasz, że Naruto umrze, coś tam, więc czemu miałby nie umrzeć? Ja bym powiedział, że nawet dziwne będzie, jak on nie umrze. Znaczy, no to by było spoko, moim zdaniem, właśnie, żeby tak się fabuła potoczyła, bo byłoby to niespodziewane po prostu, nie? No ale teraz była opcja ku temu i jej nie wykorzystali. Wątpię, żeby się nadarzyła kolejna, a przynajmniej nie prędko, także to... Mhm. No to właśnie... Bo jakby, wiesz, teraz to co miało miejsce w Boruto teraz, to jakby to było zbyt emocjonalne, żeby za, nie wiem, dwa arki na przykład, żeby znowu coś takiego się stało, nie? Bo widzimy po Shippudenie na przykład, jak często umierały postacie, które były ważne, które były lubiane. Prawie w ogóle, właśnie, nie? Raz się zdarzyło, więc... raz się zdarzyło, czekaj, to był właśnie Jiraiya, a kilkanaście czy kilkadziesiąt odcinków przedtem umarł Asuma, nie? Asuma w 80, a Jiraiya chyba w jakimś 120, to nie tak w sumie daleko, nie? No, okej. Okay. Zależy, jak oglądasz. Jak oglądasz na bieżąco, to 40 tygodni dalej. No daleko, ale ten, jak oglądasz na bieżąco, to nie było tak wcale odlegle, nie? No dobra, no ale jakby, wiesz, przez całą serię jednak nie było też tego dużo, nie? Żeby takie postacie odchodziły. Mm-hmm. Tak. No tym bardziej teraz, jak... Ja nie pamiętam, czy ktoś ważny zginął w Boruto. Chyba nie. Więc w sensie wcześniejszych odcinkach, czy cokolwiek takiego drastycznego się stało, chyba nie. A jeżeli to dla mnie to nie było na tyle drastyczne, żebym miała to pamiętać. No, ale jako, że to teraz była pierwsza taka drastyczna sytuacja w Boruto, przynajmniej ja to tak odbieram, że to była pierwsza taka, no to wątpię, żeby prędko miała być taka kolejna, nie? No właśnie, mówicie, że teraz jakby Naruto umarł, to by było niespodziewane, a ja właśnie bym powiedział, że nie, w sensie ja się bardzo spodziewam tego, że Naruto w końcu umrze, nie? W sensie w Boruto, czy tam w kontynuacji Boruto Shippuden, cokolwiek. No nie chcę się z nikim zakładać, bo też nie oglądam i ciężko mi powiedzieć, ale tak z perspektywy po prostu tego, że to już się nie nazywa Naruto, nie? To on może zginąć. Ale jakby właśnie na pewno dużo bardziej niespodziewane by było to, jak właśnie w Naruto Shippuden Naruto by umarł. To by było coś naprawdę mocnego na sam koniec. W sensie nie dość, że ta walka Sasuke i Naruto, szczególnie Taijutsu, była zajebista ostatnia, no to jakby jeszcze Sasuke tam wygrał, no to myślę, że te ludzie. Szał był na YouTubie większy niż z tym Kuramą ostatnio. Ja tak omijam temat, a ty od razu zmasowali. A czy, ja nie powiedziałem, ja wiem, że omijasz, ale ja nic nie powiedziałem za bardzo, nie, ale dobra. To też ciężko nawet nie wiedzieć, wiesz. Ja na swoim YouTubie, na swoim kanale nie oglądam nic praktycznie z Naruto. Też, żeby mi się nie za bardzo wyświetlało, nie? I też nie chcę za bardzo czerpać od innych. A jak już mam wchodzić gdzieś, coś szukam, to najczęściej szukam na Animedii kanale, w sensie ten. Jak zobaczysz historię, to tam same Naruto są praktycznie. To tak to wygląda. Aha, bo nie, wy nie macie takiej historii chyba. YouTube to jest w ogóle żart pod tym względem, że nie daje opcji niektórych, które ja bym chciał dać wam. Nawet jakbym dał wam najwyższe uprawnienie, to nawet posta nie mogę rzucić. Także super. Tak to wygląda u mnie. I nawet pomimo tego, że ja nie klikam, to ja milion razy widziałem miniaturkę z tym Kuramą z różnych kanałów, nawet nie polskich. I ludzie też do mnie piszą wtedy codziennie. Eliasz, nagraj coś o tym baran modzie. Dobra, nagram spokojnie. 3 do 5 lat. Jak już dojdę do tego, to sobie nagram, jak już emocje opadną. Dobra, jakby także, sorry widzowie, no. Sorry Aliasz, ale kończymy, bo 3 minuty temu zabrakło mi miejsca pamięci, żeby nagrywać dalej wideo. No dobra, i tak już nie chciałam cię przerywać tego monologu. To jest odpowiedni moment, żeby skończyć. No i super. Do widzenia, my się. Do widzenia. Cześć.